Cześć wszystkim, z tej strony Sebastian Gęmsior. Witam was na moim pierwszym filmiku gadanym w internetach, jak kiedykolwiek się pojawił, może za wyjątkiem niedawno nagranego podcastu z poszczanga.pl. No i nie ukrywam, że to, jest, to był duży taki sygnał dla mnie, że być może należałoby coś powiedzieć więcej na temat tego, co ja robię, w jaki sposób robię i jak łączę różne elementy pracy z ketlami, z siłowym, a nawet elementami strongman. I tak w skrócie, bo być może jeszcze na ten temat coś nagram, właśnie tym będziemy zajmować się na tym moim kanale. Dzisiaj natomiast chciałbym odnieść się do tego, co zaczęło się, że tak użyję dużego słowa, dziać, po tym jak mieliśmy okazję opowiedzieć Wam troszeczkę więcej o ketlach i o wykorzystaniu w trójboju siłowym tudzież zwykłym treningu siłowym, niekoniecznie takim sportowym. I zauważyłem, że rzeczywiście ketle zaczęły się częściej pojawiać na różnych filmikach, czy to na Instagramie, Facebooku, czy innych mediach, co jest spoko. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że ketle potrafią dać bardzo dużo, ale trzeba w odpowiedni sposób się do tego przygotować. I pierwszym takim elementem, który rzuca się w oczy, który jest często zaniedbywany, a jest szalenie ważny nie tylko z ketlami, ale również ze sztangą, jest uchwyt. Uchwyt, czyli to, w jaki sposób łapiemy odważnik, jak ustawiamy nadgarstek, palce, gdzie ta sztanga, tudzież w tym wypadku odważnik przebiega względem linii palców, linii dłoni. I na tym pierwszym materiale, krótkim, miejmy nadzieję, poruszę ten temat, starając się opowiedzieć o kilku wariantach trzymania uchwytów, w zależności od tego, jakie mamy ćwiczenie, jaki mamy ciężar, jaki mamy stopień zaawansowania, bo chcąc podejść do tego dosyć poważnie, niestety musimy zwracać uwagę na szereg niuansów. Oczywiście, że aby dobrze pracować z ketlami, tudzież z jakimkolwiek innym narzędziem, należałoby wziąć udział w jakichś warsztatach i, i czerpać naukę od żywej osoby. Ale nie mając takiej możliwości, myślę, że to jest jakiś pierwszy krok do tego, aby poprawić swoje dokonania, swoje poczynania z odważnikami właśnie. W zasadzie, gdy ja uczę u siebie odważników, u siebie, czyli w Klubie Ironia w Bielsku Białej, tudzież na swoich warsztatach i szkoleniach, uchwyt jest... Prawdopodobnie pierwszym elementem, na jaki zwracam uwagę. Nie dlatego, że jestem jakimś chorym purystą, tylko dlatego, że faktycznie wpływa to na bardzo, bardzo wiele aspektów. I w, w cudzysłowie głupim, martwym ciągu, który z jakimś tam wstępem do swingu, również zwracam uwagę, jak należy ten odważnik trzymać. Okazuje się, że uchwyt. Jest odpowiedzialny za zdecydowanie więcej niż za nasze bezpieczeństwo, żeby ten odważnik się nie wypadł nam z ręki i nie rozbiła nam stóp, nogi, kolan, czegokolwiek, w co już akurat zdołam uderzyć. Ale to, w jaki sposób pracujemy uściskiem na, dajmy na to, odważniku, będzie wpływało na napięcie w naszym ciele. W niedawno napisanym w zasadzie jest on teraz na ten moment na ukończeniu e book na temat wyciskania wszystkiego nad głowę, gdzie traktuję i o odważnikach, i o sztandze, i o e, sprzętach strągną typu logbar, hantla, circus dumbel itd. Napisałem tam już sporo na ten temat i udało mi się podeprzeć swoje doświadczenia ciekawymi badaniami, które mówią następującą rzecz. W pierwszej kolejności im mocniej ściskamy dłoń na naszym sprzęcie, który będziemy dajmy na to wyciskać, tym w większym stopniu angażujemy mięśnie stożka rotatorów, które stabilizują nam e, całą obręcz barkową. Tak? To chyba każdy powinien wiedzieć tudzież przynajmniej kojarzyć. Dodatkowo odpowiednio aktywny uchwyt, czyli mówiąc prost, ściskanie odważnika, będzie miało wpływ na to, w jakim stopniu aktywizuje się mięsień naramienny. Można by powiedzieć, że zależałoby nam, żeby on pracował jak najmocniej, ale to nie jest do końca prawda, ponieważ im mocniej on pracuje, będąc takim mięsiem globalnym, tym bardziej destabilizuje nam bark. Zatem odpowiednia praca uchwytem będzie po pierwsze, co już powiedzieliśmy, mobilizowała stożyk rotatorów do swojej pracy, która polega m.in. na tym, że stabilizuje on głowę kości ramiennej w stawie, jednocześnie nie dopuszczając, by na ramienny zanadto wyrywał tą kość z tego stawu, czyli tak naprawdę zabezpiecza nas przed tego typu zdarzeniami, przed destabilizacją. Kolejna kwestia to tak zwana irradiacja mięśniowa. Termin, który w środowisku Strongfers jest bardzo szeroko znany i bardzo często używany, natomiast być może nie każdy jest z nim zaznajomiony. Chodzi tutaj otóż o to, że jeżeli my pracujemy mocną uchwytem, to naturalnie włączają się mięśnie przedramion i dalsze, dalsza praca z napięci powoduje, że cała ręka jest dużo mocniej napięta i tym samym oczywiście obręcz barkowa jest lepiej aktywowana do pracy. Kolejnym ciekawym aspektem jest tak zwana pompa mięśniowa, która poprawia się, jeżeli mocno pracujemy uchwytem. Być może nie każdy z tego podwórka sportów siłowych i pogoni za najlepszymi wynikami na sztandze i tak dalej będzie tym bardzo zainteresowany. Raczej unikamy takich serii, które nas męczą w ten sposób. Z drugiej jednak strony wyobraźmy sobie sytuację, że my mamy gdzieś w jakimś miejscu w naszym ciele mięsień, który jest albo zajęty stanem zapalnym, albo boli, albo jest mocno spięty, to wówczas sprawienie, że w tym rejonie rozszerzają się te naczynia krwionośne, umożliwiając większy dopływ krwi, tlenu i tym samym składników odżywczych, jesteśmy w stanie zregenerować go szybciej. I to jest tak naprawdę bardzo często podstawa pracy rehabilitacyjnej tudzież prerehabilitacyjnej u osób, które są na tyle sprawne, że mogą normalnie pracować z ciężarem. No i tak naprawdę coś, co wynika zupełnie naturalnie z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy sobie dotychczas. Silny uchwyt, mocna praca tym, że sprawia, że unikamy mechanizmów kompensacyjnych. To bardzo dobrze widać przy wyciskaniu odważnika. Będziemy kiedyś o tym rozmawiać. Jeżeli ktoś słabo trzyma odważnik, to już pomijając to, że wszystko jest totalnie niestabilne, no to włączają się natychmiast jakieś inne, Dziwne przyruchy, które totalnie nie powinny mieć miejsca w danym wzorcu ruchowym, jest to ewidentnie znak tego, że jeżeli nie aktywowało się to, co powinno się aktywować, cała reszta musi niestety przejąć pracę i tym samym ruch wygląda i no Jest albo niebezpieczny, albo totalnie nieefektywny. Ok, zdaję sobie sprawę, że część z Was pracuje głównie ze sztangą. Jednak mam nadzieję, że być może po obejrzeniu, wysłuchaniu podcastu z czy tudzież za sprawą jakichś moich innych dokonań, czy na internecie, czy w artykułach pisanych do Body Challenge, czy jakichś innych źródłach, zainteresowaliście się ketlami. Jeżeli jesteście świeży w tym, tym, w tym temacie, świeży, świeży, to prawdopodobnie swing i wstawanie tureckie jest waszym pierwszym wyborem. Jeżeli nie jest, to ma być. Tak, To jest podstawa i z tych dwóch ruchów będziecie czerpać najwięcej na samym początku. Natomiast, oczywiście, jeżeli zainteresujecie się tym bliżej, głębiej, to z całą pewnością zwróci się to Wam i w postaci ogólnej siły, sprawności, jak i oczywiście jako zabezpieczenie przed kontuzjami, ponieważ ja, mimo że uwielbiam dźwigać, traktuję ketle głównie właśnie w taki sposób. One dają mi sprawność i bezpieczeństwo, ponieważ są dużo bardziej wymagające w kontekście stabilizacji. Myślę zatem, że to jest dobry moment, żeby spróbować przejść do elementów praktycznych. Zapraszam. W przypadku swingu obrącz, sytuacja jest dosyć prosta. Wystarczy, że zmieścimy swoje dłonie w rączce odważnika i będziemy starali się złamać, co odpowiednio ustawi barki, jakby wymuszając rotację zewnętrzną. Dzięki takiemu ustawieniu, wykonując już swing, będziemy mieli kontrolę nad tym, jak pracują nasze ramiona i barki nie będą ciekawe w kierunku do uszu. Swing i będzie wymagał nas zdecydowanie więcej uwagi, jak użyć na odważniku. Staram się, by kciuki palec były w jego rogu, tak aby już na etapie backswingu umożliwiało nam to łatwe rotowanie ręki do wewnątrz. Dzięki czemu mijamy bez kolizji swoje udo, a dodatkowo jesteśmy w stanie pracować mniej skręcając się całym tułowiem. Swing na dwa odważniki to trzy możliwe ustawienia, tak zwane V. Odwrotne ustawienie, czyli coś na kształt litery A oraz tak zwane ustawienie pistoletowe, równoległe czy młotkowe. Tak naprawdę w większości wypadków najlepiej będzie się sprawdzało ustawienie V, ponieważ mamy ten sam efekt co przy swingu jednorącz, czyli możemy pracować odważykami tak, żeby mijały się one z naszymi kolanami w sposób najbezpieczniejszy. W przypadku wyciskania odważnika, jak na przykład przed wstawaniem tureckim, należy wsunąć dłoń dosyć głęboko, mocno z kością ustawiając odważnik, tak aby jego rączka opierała się na kłębiku mojego palca. Takie ustawienie będzie bardzo pomocne, zwłaszcza dla osób początkujących i średnio zaawansowanych, aby utrzymać neutralnie nadgarstek, co jest kluczowe w pracy z ketlami. Nie powinno być tam żadnego odgięcia w kierunku do przeprostu. Jest to potencjalnie niebezpieczne i stwarza ryzyko poważnej kontuzji. Dodatkowo, opierając odważyk na kłębiku mego palca, będziemy promować rotację zewnętrzną ramienia, co sprawi, że wciskanie będzie skuteczniejsze i bezpieczniejsze. W przypadku większych nominałów, to mamy odważnik 68 kg, ustawienie się zmienia. Prawdopodobnie będziemy chcieli rączkę centralnie, symetrycznie względem dłoni oraz bliżej położenia prostopadle do linii palców. Dzięki czemu będziemy mieli mniejszy kłopot z ustabilizowaniem odważnika na przedramieniu, ponieważ skośne jego ustawienie sprawiałoby, że byłoby to niemal niemożliwe. Wierzcie mi, to naprawdę robi robotę. Chociaż zawsze można oczywiście poeksperymentować. Klin to tak naprawdę jest kontynuacja tego, co mówiliśmy przy swingu jednorącz, czyli kciuk i palec wskazujący blisko rogu odważnika, co umożliwi nam. Odpowiednią pracę, rotację wewnętrzną przy backswingu, i dzięki temu lepsze wejście pod odważnik. Oczywiście, gdy przyjmujemy odważnik w rack position, to również staram się trzymać rączkę skośnie do linii palców. Przy większych odważnikach, kiedy ten po zarzucie może oprzeć się na barku, skośne ustawienie jest dopuszczalne, aczkolwiek to już jest kwestia indywidualnych preferencji. Jako wsięka na torcie mamy ustawienie do techniki kettlebell push press, w której rack position już różni się nieco, ponieważ mamy tam luźne ustawienie dłoni, natomiast sam odważnik wchodzi zdecydowanie głębiej, mocno zachodząc na kłębik mojego palca, co umożliwia łatwe trzymanie rozluźnionego nadgarstka w neutralnej pozycji. OK, mam nadzieję, że te kilka przykładów wystarczy, żeby zrozumieć w jaki sposób należy podejść do trzymania odważnika. Jeżeli macie ochotę zgłębić nieco więcej temat zapraszam do kontaktu, a być może jeżeli będzie pozytywny oddźwięk, do czego zapraszam by wyrażać swoje opinie w komentarzach, nagram kolejny materiał, który będzie traktował już o uchwycie jako takim jego wzmacnianiu, ponieważ to też jest temat dosyć rozległy i niejednokrotnie pomijany w normalnym treningu. Jasne, że wykonując ciągi bez pasków jesteśmy w stanie wzmocnić swój uchwyt, ale to, że coś trzymamy i nie pozwalamy wymknąć się temu z zamkniętej dłoni, to nie jest jedyny aspekt budowania ufytu. Jeżeli będziecie zainteresowani, myślę, że taki materiał byłby fajną kontynuacją tego aktualnego. A tymczasem zapraszam, żebyście podzieli się tym kanałem, tym filmikiem ze swoimi znajomymi. Miejmy nadzieję, że jeżeli będzie Was więcej, to zdołam się zmobilizować do tego, żeby nagrywać to częściej i w jakiś takich regularnych odstępach. Dzięki i do zobaczenia.